No także, cześć siemanko, witajcie, takim akcentem się dwa niuchy spotkały, takim akcentem zaczynamy dzisiejszego vloga. Także uprawa podwóraka ruszyła, pogoda się zrobiła, pracy idą w re. Pierwszy, uprawiam to i będziemy ten, szedł dzisiaj jeszcze nawóz, tak to po takich skibach to niewygodnie się wysiało ten nawóz. Jaki zestaw, to zaraz co i jak wszystko omówię. Także to jakieś parę ujęć pod muzyczkę i lecimy dalej z tematem. Nie chcę mówić brzydkę, ale pierdolnie. Także jak widzicie, robota elegancko idzie. Ja się na początku odniosę do pewnej kwestii. Nawet specjalnie wybrałem to pole. Wcześniej robiłem takie mniejsze, tam 2,40 w takim dość nieforennym formacie, dużo było kręcenia. To jest długie, jest elegancko, to troszeczkę korzystne, ale wrócę do tematu, którego chcę nawiązać, a mianowicie chodzi mi o to, o tą maszynę z tyłu, którą ciągnę za sobą i jakim ciągnikiem ciągnę. Maszyna z 2016 roku i pod filmem z nowego nabytku. Burza. Standardowo, nie? Wybuchła burza. Jakim ty klocem ciągasz? Po co takim dużym? Ja stukonnym taki agregat ciągam. To teraz tam startując z dołu, niech ten taki cwany, co pisał komentarz, jak postawi swojego stukonnego, nie pamiętam jaki tam przykład dawał, czy stukonnym John Deere'em, czy coś takiego było. Jak postawia tego stukonnego John Deere'a i podpina ten agregat i zobaczymy, który szybciej podjedzie pod te góry i z jaką prędkością, tak? Ja pod góry wlatuję takie 15 na godzinę. Teraz troszeczkę zwolniłem, bo tutaj orka jest troszeczkę nierówna, dziki troszeczkę poryły. I tak latam sobie średnio, moja prędkość pracy to jest 17-18 km na godzinę. Wydajność to jest prawie 4,30 hektara na godzinę robię. I ciągnik się nie męczy. Ciągnik ma zapas mocy, ciągnik się nie męczy, ciągnik idzie na luzie. A taki stukonny ciągnik to przysłowiowo by się zesrał, tak powiem. I nie dość, że jakie byłoby spalanie. Znaczy spalanie tam drugorzędna sprawa, nie? Ale raz, że no po prostu ciężko by miał, musiałby się męczyć, wachlować. I dlatego nie rozumiem, jak ktoś może, czy w teorii pewnie tak sobie ktoś napisał, bo w praktyce to powodzenia, nie? Jeśli ta osoba ciąga taki agregat stukonnym ciągnikiem. To jeszcze jest w tym roku jest tak akurat, nie za sucho, nie za mokro, wilgoć jest w glebie. Także jest elegancko. A jakby by przyszło uprawiać i by było mokrzej albo mokrzejszy rok, no to byłoby nieciekawie. Także tak to wygląda. Za chwilę gdzieś się zatrzymam i omówimy co i jak, tak mniej więcej co w tym agregacie się znajduje, jak ten zestaw się prezentuje. Także no, robota idzie, wiosna w końcu przyszła, choć nadal jest tak nie do końca ciepło.
niby w pogodzie nadają, że z dnia na dzień ma się co robić coraz cieplej, ale zobaczymy. Ważne, żeby te przymrozki zeszły, bo jak się posieje buraka, żeby go już przymrozki nie męczyły. No i głównie posiać w ciepłą glebę, nie? Ja uprawiam teraz, potem będziemy siać na wóz i potem się znów to przemiesza. Już się tak uprawi na dobre, nie wiem, pod koniec tygodnia. To siwi trzeba wyłączyć. Pod koniec tygodnia będzie siane. Nagrywam to, czekajcie, jaki dzisiaj jest dzień. Dzisiaj jest 14 kwietnia, środa. Tak, pod koniec tygodnia planujemy zasiać. A tak to właśnie będzie wyglądało. W sumie wyczyściłem sobie dzisiaj rano szybki, żeby elegancko było pod nagrywanie. Lux Torpeda, wszystko byłoby dobrze. Teraz nie świeci słońce, ale to ta szyba jest tak zarąbana i przednia tak samo, bo troszeczkę kropiło, jak wyjeżdżałem. No i kurz zrobił swoje, jest nieciekawie, ale nic się na to nie poradzi. Hamuj, bo na łące mokro. Łąka miała być mulczowana, też miało być z tego wcześniej jakiś film miałem zmontować, ale nie doszło do mulczowania, bo jest za mokro. Jest za mokro. 18? Czekajcie, jak ja dobrze pamiętam, to w 18 na tamtej małej działce, jak robiłem, to po tym przebojowym roku 17 na poprzeczniaku, kto ten film oglądał, to niech da znać w komentarzu, to było nieciekawie, co ledwo wyszedł. Wychodzę przy pierwszym chyba razie, jak na pierwszy raz robione było. A tutaj, gdzie jest ten rzepak, to w 18 chyba drugi raz tato robił. To się konkretnie nim zarąbał, że na dwa ciągniki wyciągali, już sam nie wyjechał. W sumie było już na prostym i zapadło się lekkie coś, góreczka, coś tego i siedzi. I nic, panie, nie zrobisz tego. Tak to czasem bywa. Ale najważniejsze, że się elegancko uprawia. Trochę się kurzy, ale to szczegół. A tu tylko z wierzchu, w sumie tak się lekko zeschło. 14 i ogień, panie, jedziesz. No. Elegancko. I on se idzie luźno. Nie męczy się, elegancko sobie śmiga. Prawie 17 będzie, 17 km na godzinę lecimy. Dobra, wyłączymy tempomaci. Wyjdziemy zobaczyć, jak to tam wygląda. Hodowarkę można włączyć w sumie. 11:36. To tak. Ciągnik mianowicie, o, w sumie miniaturkę co mogę zrobić. Miniaturkę machniemy, ale wieje. Panie, w tą stronę. Miniaturkę machniemy. Pek. Jeszcze jedno jakieś zdjęcie. Cykłu fach, żeby było. A teraz do rzeczy, ciągnik to mam znany, nie będę omawiał, New Holland T720. A co tu jest za sprzęt, to jest Unia Max 4,5 metra, kultywator, wał Konskilde, WK1, druga, wał normalny, nie pamiętam, chyba normalny, tak się chyba to nazywa. On jest z roku 2016 roku. Jak się dba, tak się ma, jest... Lakier się trzyma, jak widać, no wiadomo, od kamieni to trochę odchodzi. Ale tak to śmiga, maszyna, łożyska na bieżąco smarowane. Jeszcze nic się w tym agregacie nie stało, i by tak było. Wiadomo, te elementy robocze typu od kultywatora, to już było wymieniane parę razy, to się zgubia to. Dobra, ja uciekam do kabiny, jak to wygląda. Elegancko, ja uciekam do kabiny, bo wieje, jedziemy dalej.
nie ma co za dużo stać, trzeba jechać, 11. Nie wyłączaj tempomatu, tylko bieg do góry. Chłopie, co ty robisz? Tak to właśnie wygląda. Robota skończona, sprzęt trochę ogarnięty z tej ziemi, żeby się nie sypało drogą. Lecimy do domu, zmienić, przepiąć się pod rozsiewacz. Tak to wygląda. Ja nie pamiętam, czy dodawałem, ile tam było hektarów, jak ten, nie pamiętam już, jak nagrywałem. Pod buraka jest 7,5 hektara, w dwóch działkach. Także to wygląda, jest godzina 12.25. Półtorej godzinki może robiłem, albo dwie. Coś koło tego będzie. Od dwóch godzin mi się wydaje, że robiłem. Jadę na chałupę, przepiąć się. Jedzie coś? Nie jedzie. A wam jeśli taki się vlog podobał, to zostawcie coś po sobie. A i bym zapomniał, strzelcie suba. O, 80% widzów mnie nie subskrybuje. Także wiecie co robić. Ja nie przedłużam, ja już jestem na bardzo fajnej drodze ekspresowej, zniszczoną życiem i mrozem. Także trzymajcie się, do następnego, cześć.